Biblia na każdy dzień. Witajcie. Docieramy do 19. Wersetu 20. rozdziału Ewangelii według Świętego Jana. Przeczytam fragment właśnie od tego wersetu. Oczywiście jesteśmy w 20. rozdziale. To wszystko dzieje się już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. A więc zaczynamy od tekstu. Gdy nastał wieczór tego właśnie dnia, pierwszego dnia po Szabacie. I z obawy przed Żydami, drzwi były zamknięte, tam gdzie przebywali uczniowie. Wszedł Jezus, stanął pośrodku nich i mówi: Pokój wam. Po tych słowach pokazał im ręce i bok. Uczniowie ucieszyli się, że zobaczyli Pana. A Jezus znowu im powiedział: Pokój wam. Jak mnie posłał ojciec, tak i ja was posyłam. To powiedziawszy, tchnął na nich, i powiedział im: Przyjmijcie Ducha Świętego, tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, tym, którym zatrzymacie, są zatrzymane. Przeczytam jeszcze kolejny fragment, abyśmy mieli pełniejszy obraz, bo te słowa są bardzo ważne. Od wersetu 24 do 29. Tomasz zaś, jeden z dwunastu, zwany bliźniakiem Didymos, nie był obecny wśród nich. Kiedy przyszedł Jezus, powiedzieli mu więc inni uczniowie: Widzieliśmy pana. A on im odpowiedział: Jeśli nie zobaczę na jego rękach śladu gwoździ, i nie włożę mojego palca w ślad po gwoździach, i nie włożę mojej ręki w bok, nigdy nie uwierzę. Po ośmiu dniach znów jego uczniowie byli wewnątrz i Tomasz razem z nimi. Wtem, mimo zamkniętych drzwi, pojawił się Jezus. Stanął pośrodku nich i powiedział: Pokój wam. Potem zwrócił się do Tomasza: Zbliż się tu. Włóż swój palec i obejrzyj moje ręce. Zbliż też swoją rękę i włóż w mój bok. Nie bądź niewierzącym, lecz wierzącym. A Tomasz odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Jezus mu na to: Czy uwierzyłeś, dlatego że mnie zobaczyłeś? Szczęśliwi, którzy nie widzieli, a jednak uwierzyli. Ten fragment ma wiele treści. Chciałbym skupić się może na trzech. Pierwszy aspekt, Pan Jezus na samym początku mówi Pokój wam, nie bójcie się. I te słowa Pana Jezusa padają wiele razy, kiedy czytamy Ewangelię, choćby podczas burzy na jeziorze. Powinniśmy o tym pamiętać. Jezus Chrystus z martwych wstał i nie powinniśmy się bać. Nie powinniśmy być przerażeni niczym, co nas spotyka. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami, jeżeli jesteśmy nowozrodzonymi dziećmi Boga, adoptowanymi przez Boga, to nie powinniśmy się bać. I oczywiście tu nie chodzi o stan mm, jakiejś uczuć. Każdy z nas jest człowiekiem i różne sytuacje mogą nas dotykać, możemy doświadczać strachu po ludzku, ale powinniśmy pamiętać o tym, że Bóg panuje nad wszystkim: że to właśnie Jezus Chrystus jest królem królów i panem panów, że na Jego imię kiedyś, być może już wkrótce, zegnie się każde kolano istot niebieskich. Ziemskich i podziemnych. I każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. Ku chwale Boga Ojca. Drugi aspekt, który tutaj pojawia nam się, to słowa Pana Jezusa, które dzisiaj, szczególnie w Polsce, są często źle rozumiane. Pan Jezus, czytamy w 22, od 22 wersetu, tchnął na nich i powiedział: Przyjmijcie ducha świętego. Tym, którym odpuścicie, grzechy są im odpuszczone, a tym, którym zatrzymacie, są zatrzymane. I jest wiele dziwnych opinii na ten temat. W Polsce najczęściej spotykamy się z tym, że Kościół rzymskokatolicki tak naucza, że grzechy mogą odpuszczać księża. W skrócie, kiedy czytamy doktryny, to widzimy, że prawo odpuszczania grzechów mają biskupi. Oni w jakiś sposób przekazują to swoim podopiecznym, czyli księżom. I nie chciałbym zbyt głęboko się w to zagłębiać, ale chciałbym zasygnalizować tylko aspekt bardzo ważny do przemyślenia. Kiedy patrzymy na Nowy Testament, nie widzimy na Nowy Testament, czyli na Ewangelię, listy, dzieje apostolskie, nie widzimy podziału. Wewnątrz chrześcijaństwa, na kapłanów i zwykłych ludzi. Tego nie ma. To powstało dopiero w historii Kościoła, w skomplikowanej historii, gdzie tak wiele osób i nauk odeszło od Słowa Bożego, ale w samym Słowie Bożym tego nie widzimy. Porządek starotestamentalny, gdzie byli kapłani, którzy byli pośrednikami pomiędzy ludźmi a Bogiem w jakiś sposób, My czytając Słowo Boże mówimy, że to były cienie, jakieś zapowiedzi rzeczywistości. To wszystko skończyło się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Zachęcam, otwórzcie swoje Biblię, zacznijcie czytać i zobaczcie, nie ma tego podziału. Więc idąc z tym torem rozumowania, dość prostym, ta koncepcja, że pewna grupa ludzi... Pewna grupa chrześcijan może odpuszczać grzechy pewnej grupie chrześcijan, jest po prostu niebiblijna. Niektórzy mówią, apostołowie dostali ten dar i dlatego mogli go przekazywać. Ale dlatego przeczytałem kolejne wersety, bo zobaczcie, nie było tam Tomasza. Czy Tomasz w takim układzie nie miał tego daru? Zachęcam, przeczytajcie ten fragment może sobie na spokojnie 20 rozdział od wersetu 19. Do 29. Kiedy Pan Jezus wypowiadał te słowa o, tej, o tym darze odpuszczania grzechów i zatrzymywania, nie było tam Tomasza. Gdybyśmy chcieli być uczciwymi czytelnikami i jakby zgodzić się z tą koncepcją, że te osoby, które były w wieczerniku, dostały ten dar, to Tomasz musiałby nie dostać. Wiemy, że to tak nie działało. Zachęcam do czytania Słowa Bożego, do zobaczenia. Tej koncepcji, że chrześcijanie, że każdy nowo zrodzony Chrześcijanin ma ten sam dostęp do Boga. Dzisiaj niektórzy mówią, kapłani mają lepszy dostęp do Boga niż inni. Nigdy tego nie mówił Pan Jezus, nie głosił takich nauk, nie głosili jej apostowie, nie ma takiej nauki w żadnych listach. Niektórzy powołują się hmm, Rozmawiałem z wieloma osobami i mówię: Zobaczcie, nie ma kapłaństwa w Nowym Testamencie. Niektórzy mówią: Zobacz, jest w liście Jakuba taki zwrot, że choruje ktoś wśród was, niech wezwie kapłana. Ale to jest błędne tłumaczenie. Zachęcam, zobaczcie w grece, tam jest, tam nie ma słowa kapłan. Tam jest słowo presbiteros, a presbiteros oznaczało starszego. Starszy. Był kimś innym niż dzisiaj my rozumiemy kapłaństwo. To są może duże zawiłości, jeżeli ktoś z was chciałby o tym porozmawiać, to zapraszam, napiszcie. Chciałbym, abyśmy pamiętali, nie ma wewnątrz chrześcijan podziału na kastę ludzi, która jest bliżej Boga. Tak samo nie ma takiego podziału, niektórzy twierdzą na innym polu, że jest taki podział. Ludzie, którzy wierzą w Chrystusa, ale zostali w jakiś sposób ochrzczeni Duchem Świętym, są lepsi niż ci, którzy nie zostali? Kiedy czytamy Słowo Boże, każdy, kto wierzy, że Jezus Chrystus jest Bogiem, uznaje go za swojego pana, czyli jest posłuszny wszystkim Jego słowom z Ewangelii i pokutował za swoje grzechy, i stale pokutuje, bo popełnia grzechy, to jest efektem tego, że Duch Święty w nim zamieszkuje. Oczywiście może być tak, że Ktoś udaje takie rzeczy, ale to nie nasza sprawa to rozsądzać. Zwracam uwagę na to, że w Nowym Testamencie nie ma chrześcijan dwóch kategorii: albo ktoś jest nowo zrodzony i w tej osobie mieszka Duch Święty, albo nie jest. I takie osoby wzywamy do pokuty. I na koniec, aby ten odcinek nie był zbyt długi, Tomasz nie mógł uwierzyć, nie chciał, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. I Pan Jezus wypowiada te słowa, które powinny być dla nas dzisiaj niezwykłą pociechą, bo nikt z nas nie widział Jezusa Chrystusa po zmartwychwstaniu. Pan Jezus mówi: Szczęśliwi, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To niezwykła łaska, że możemy wierzyć w Boga. To niezwykła łaska, że to On nas wyrwał z ciemności grzechu. Bądźmy Mu wdzięczni, dziękujmy Mu za to i wywyższajmy Go.